Gierka wygrana, ładny gol strzelony. Jak wrażenia w zasadzie po pierwszej nocy w Austrii? Fajnie, w porządku. Ja lubię tutaj, to już chyba mój trzeci obóz w Austrii. Fajnie, lubię takie górskie klimaty. Na pewno mamy tutaj fajne warunki. Tego co słyszałem, jest to taka miejscowość, gdzie jest mało mieszkańców, więc jest cicho, spokojnie, więc myślę, że jak mamy super warunki do pracy i tyle. No, co oceniam pozytywnie na pewno. Wczorajszy trening taki wprowadzający, powiedzmy na te trochę wyższe obciążenia po podróży. Dzisiaj już teraz właśnie rano taki był konkretniejszy, więc myślę, że teraz już tak na dobre zaczęliśmy dzisiaj ten obóz. Rywalizacja o miejsce w ataku jeszcze większa po transferze Marka Guala. Jak ty się zaopatrujesz na swoje szanse na grę w tym sezonie? Zobaczymy, co roku jest rywalizacja, co roku jest nas sporo tak naprawdę. Co roku też gram, można powiedzieć, jakieś tam występy mam, pojedyncze czy tam jakieś większe, że tak powiem. Więc myślę, że w tym roku tak samo się zapatruję. Na pewno będę dawał z siebie wszystko, a decyzję będzie podejmował trener. Też wiadomo, że celujemy, żeby grać w europejskich pucharach jak najdłużej. Więc tych meczów na pewno będzie bardzo dużo tam. Z pierwszej odprawy bodajże pamiętam, że jakbyśmy awansowali do ligi konferencji, to tam chyba będzie możliwość rozegrania 20 meczów więcej czy coś takiego niż w poprzednim sezonie, więc to jest dużo. Więc myślę, że na pewno jeżeli tak się stanie, no to każdy tak naprawdę z nas będzie dostawał swoje szanse. Z motorem zagraliście na trzech napastników. Z Lechią zagraliście na trzech napastników. Jak wam się podoba ten nowy pomysł Kosty Runiajicza na linii ataku? Tam nam to się nie musi podobać, my to po prostu wykonujemy właśnie polecenia trenera, ale myślę, że to też właśnie, no patrząc też na liczbę zawodników, jaką mamy, ale też na charakterystykę poszczególnych zawodników, no to myślę, że to jest, że tak powiem, jak najbardziej odpowiednie rozwiązanie, bo jakby będziemy mogli wykorzystać jeszcze bardziej nasz potencjał ofensywny właśnie, jeżeli chodzi o charakterystykę tych nasz, jakby bodajże o napastnikach, o których mówimy, ale też mamy, powiedzmy, zawodników niżej, powiedzmy, przykładowo akurat tak mi przyszedł tam być, nie wiem, Kapi, kiedy trener Michniewicz bodajże był trenerem, no to on grał na tej takiej właśnie dziesiątce i też sobie świetnie radził, więc mamy naprawdę bardzo dużo możliwości na te pozycje i myślę, że to tylko jakby odsłoni nasz jeszcze większy wachlarz, potencjał ofensywny. Sześciu napastników tego w Legii naprawdę dawno nie było, w dodatku dobrych jakościowo. To chyba tak naprawdę to ustawienie, to próba tego ustawienia z trzema napastnikami powinna tylko cieszyć, no bo to zdecydowanie zwiększa szansę na grę. No tak właśnie, no dlatego myślę, że trener też taką decyzję podjął, no bo tak jak właśnie powiedziałeś, szkoda też marnować właśnie, no, wiesz, tak powiem, ten potencjał ludzki, jaki mamy, bo wiadomo, że gdybyśmy grali na dwójkę albo na dwójkę napastników jak w poprzednim sezonie, albo nawet na jednego, no to tych pięciu, czterech innych by tak naprawdę się marnowało. I myślę, że to, tak jak już właśnie powiedziałem, to będzie najlepsze rozwiązanie i ja przykładowo mówiąc, że tak powiem, za siebie dobrze się w tym czuję, czy na tym wysuniętym napastniku, czy właśnie na tym takim, nazwijmy to, podwieszonym, fajnie się, uważam, odnajduję. Podoba mi się, że tak powiem, ta pozycja i myślę, że będzie dobrze.